Przez ostatnie 5 lat swojego życia Barbara Martin marzyła o ucieczce z małego miasteczka, w którym się urodziła i wychowała. Niedawna uczennica pragnęła przede wszystkim wolności, której życie na małej farmie w Ohio nie mogło jej dać. Rodzice Barbary, Megan i Robert Martin, nie żyli bogato, dlatego doskonale wiedzieli, że nie stać ich na przeprowadzkę do dużego miasta. Barbara marzyła zaś o Nowym Jorku, który wydawał jej się centrum wszechświata. Najgorsze dla dziewczyny było to, że jej brat realizował swoje marzenie i rok wcześniej opuścił już farmę. Steven zawsze był upartym i lekkomyślnym chłopakiem, który przywykł do dyktowania swoim rodzicom warunków. Oczywiście pani Martin potraktowała odejście syna jako osobisty dramat i była bardzo zdenerwowana jego nieobecnością. W związku z tym, że Steven, mimo protestów rodziców, przeprowadził się do Nowego Jorku, Barbara żywiła do niego głęboko ukrywaną w duszy urazę. Dziewczyna uznała to za zdradę i dlatego stanowczo odmówiła utrzymywania kontaktów ze Stevenem. Barbara nie chciała kontynuować ponurej egzystencji na farmie, która była jej domem przez ponad 20 lat. Dziewczyna nie widziała nic dobrego w pozbawianiu się przyszłości oraz pracy w polu od rana do późnej nocy. W słodkich snach Barbary Nowy Jork mógł dać jej wszystko, czego brakowało jej w małym miasteczku zagubionym na północy Ohio. Niestety na tym etapie przeprowadzka do metropolii nie wchodziła w grę. Wynikało to po części z woli pani Martin, aby córka została w domu, a po części z choroby głowy rodziny. Robert Martin źle się poczuł na krótko przed wyjazdem syna, który mimo to bez chwili wahania zostawił ojca pod opieką reszty rodziny. Lekarze po badaniach półgłosem mówili o strasznej diagnozie. Chodziło o nowotwór. Pomimo leczenia stan Roberta Martina pogarszał się z dnia na dzień. Mężczyzna po prostu niknął w oczach i bardziej niż czegokolwiek innego bał się odejść, nie widząc po raz ostatni swojego syna. Faktem było, że po wyjeździe do Nowego Jorku Steven zerwał prawie wszystkie więzi rodzinne. W ciągu roku, w którym mieszkał w metropolii, wszystko co zrobił, to wysłał pocztówkę na Boże Narodzenie i tylko raz odważył się zadzwonić, by złożyć mamie życzenia urodzinowe. Ojciec jest chory, a on żyje sobie beztrosko w Nowym Jorku, powiedziała kiedyś Barbara, nie kryjąc przy tym urazy. W takich chwilach pani Martin zawsze beształa swoją córkę i przypominała jej, że Steven to taki sam członek rodziny jak i ona. Oczywiście w głębi duszy Barbara rozumiała słuszność słów matki i w swoich wypowiedziach rzadko przekraczała te granice. Opiekując się chorym ojcem, dziewczyna z niepokojem obserwowała jego rysy twarzy, które zmieniały się, a życie stopniowo opuszczało wykończone jego chorobą ciało. Niestety, mimo chemioterapii i dobrze dobranej kuracji farmakologicznej, Robert Martin odszedł na 3 dni przed swoimi 60. urodzinami. Jak można się było spodziewać, organizacja pogrzebu i wszystko, co z nim związane, spadło na barki Barbary oraz jej matki. Tego dnia pani Martin w jednej chwili postarzała się o blisko 10 lat. Najgorsze było jednak to, że Steven nie przyjechał nawet na pogrzeb własnego ojca. I okazało się, że nie mieszkał pod adresem wskazanym na świątecznej pocztówce. Najwyraźniej przenosił się z miejsca na miejsce, wynajmując mieszkania w różnych częściach miasta. Sytuację pogarszał fakt, że telefon Stevena milczał cały czas i najprawdopodobniej był po prostu odłączony. W oczach Barbary brat wyglądał niczym zwykły zdrajca. Dziewczynę drażnił fakt, że Steven całkowicie przestał dbać o swoją rodzinę. Po pogrzebie uwagę Barbary zwróciło coś, co wydawało jej się bardzo dziwne. Rzecz w tym, że dziewczyna przypadkowo zobaczyła w sypialni swojej matki masywne pudełko z biżuterią. Zawierało ono wszelkiego rodzaju pierścionki, złote broszki, łańcuszki. Barbara mogłaby przysiąc, że nigdy wcześniej nie widziała takiego pudełka. Ale skąd się wzięło? Może było tutaj wcześniej? Pomyślała dziewczyna. Barbara od najmłodszych lat była przyzwyczajona do oszczędności i wiedziała, że jej rodzina żyła w biedzie. Nagle okazało się, że przez cały ten czas mieli przy sobie prawdziwe bogactwo. Zapytawszy mamę o pochodzenie biżuterii, Barbara natrafiła nagle na ścianę,
Nie powinnaś się tym interesować. Straciłaś ojca, nie wypada teraz myśleć o jakimś bogactwie, zauważyła lodowatym tonem pani Martin. Myśl o tajemnicy, jaką skrywało pudełko z biżuterią, wciąż tkwiła w głowie Barbary. Dziewczynę zaniepokoiła reakcja matki, która celowo chciała ukryć przez nią taki majątek. Tak czy inaczej, Barbara nie zamierzała dalej drążyć tematu. Zamiast tego całą swoją energię i uwagę skupiła na przeprowadzce do Nowego Jorku, gdzie jej brat mieszkał już drugi rok. Jako że od dłuższego czasu nie było żadnych wiadomości od Stevena, pani Martin wydawała się poważnie zaniepokojona i postanowiła skontaktować się wówczas z policją. Miejscowy szeryf przyjął zawiadomienie od starszej kobiety ze sporym sceptycyzmem. Dlaczego tak późno pani wszczęła alarm? Prawie rok nie było żadnych wiadomości od pani syna, a teraz dopiero pani postanowiła się tym zająć? Nie kryjąc pewnej ironii i uśmiechu na ustach, spytał policjant. Pani Martin pobladła i próbowała znaleźć logiczne wytłumaczenie dla tego swojego zachowania. Szeryf tylko pokręcił głową i powiedział, że podejmie niezbędne działania. Na szczęście policjant dotrzymał słowa i po złożeniu wniosku do nowojorskiej policji odnalazł Stevena w niecałe 2 tygodnie. Pomimo szczególnej troski o jego osobę, on sam stanowczo odmówił powrotu do Ohio. Obojętność syna i śmierć męża poważnie wpłynęły na zdrowie staruszki, która już wcześniej skarżyła się na doskwierający jej ból w okolicach serca. To ostatecznie doprowadziło do przyjęcia pani Martin do szpitala z podejrzeniem zawału. Po raz kolejny dziewczyna musiała zapomnieć o przeprowadzce do Nowego Jorku. I tak codziennie odwiedzając matkę, Barbara bała się tylko jednego. Że może stracić jedyną niemal i najdroższą jej osobę. W trosce o zdrowie matki dziewczyna była gotowa pozostać w Ohio, mieszkać w nim aż do końca swoich dni. Mamo, po prostu wyzdrowiej już, dobrze? Powiedziała Barbara ze łzami w oczach. Wizyty w szpitalu stały się dla dziewczyny swego rodzaju rytuałem, który powtarzała codziennie. Pewnego razu, wchodząc na oddział, Barbara zobaczyła mężczyznę siedzącego przy łóżku pani Martin. Przyglądając się dokładniej, dziewczyna rozpoznała znajomy profil i krzyknęła. Steven? Czy to naprawdę ty? Mężczyzna odwrócił się i patrząc przez moment siostrze w oczy, zawstydzony odwrócił wzrok. Wtedy Steven zaczął kłamać, że miał dużo pracy, mało czasu na rozmowy czy wizyty. Oczywiście z jednej strony Barbara obwiniała swojego brata, ale z drugiej odczuwała niewypowiedzianą radość ze spotkania i dlatego była gotowa mu wszystko teraz wybaczyć. Gdy brat i siostra wyszli z pokoju matki i zaczęli rozmawiać, okazało się, że Steven nie przyjechał tylko odwiedzić krewnych. Potrzebuję pieniędzy, wiesz? To bardzo duża kwota, bo zamierzam poważnie zająć się biznesem, powiedział podczas lunchu. Ale skąd mamy wziąć taką sumę? Dobrze wiesz, że dorastaliśmy w biedzie, sprzeciwiła się Barbara, mając szczerą nadzieję, że jej brat nie wiedział o szkatułce z biżuterią. Jak się okazało, nieco później Steven doskonale zdawał sobie sprawę z obecności złotej biżuterii w domu. Biżuterię widziałem już jako chłopiec. Mama schowała szkatułkę kiedyś w komodzie, ale i tak ją znalazłem. Tego dnia ojciec mocno mnie uderzył, ale teraz to nie jest już takie ważne, wyjaśnił. Barbara uważnie przyjrzała się bratu i zdała sobie sprawę, że ten nie żartuje. Steven naprawdę wiedział o kosztownościach i dlatego spodziewał się, że otrzyma swoją część. Do czego mama potrzebuje teraz tych rzeczy? Mogę część z nich sprzedać i otworzyć spory biznes, powiedział z nadzieją Steven. Ku jego wielkiemu rozczarowaniu pani Martin nie tylko nie oddała mu rodzinnych skarbów, ale też nie chciała zdradzić tajemnicy ich pochodzenia. Dopiero wtedy Steven zdał sobie sprawę, że w grę wchodzi tylko i wyłącznie spadek. Oczywiście w głębi duszy życzył matce tylko długiego życia i nawet nie chciał myśleć o dziedziczeniu po jej śmierci. Tego samego zdania była Barbara, dla której pieniądze w tym przypadku nie znaczyły już nic. Po odrzuceniu przez matkę i frustracji, Steven zdecydował się wrócić do Nowego Jorku. Mężczyzna był zmęczony więzami rodzinnymi,
nie odczuwał zbytniej radości przebywając na farmie. Gdy do jego wyjazdu doszło już tylko kilka godzin, ze szpitala nadeszła fatalna wiadomość o śmierci Meghan Martin. Nigdy wcześniej Stephen i Barbara nie byli tak blisko duchowo jak podczas żałoby po zmarłej matce. Przeżycia młodych ludzi okazały się na tyle silne, że pogrzeb upłynął im w atmosferze pełnej melancholii i smutku. Miesiąc później Stephen i Barbara zaczęli stopniowo wracać do siebie. Wtedy młodzi ludzie zaczęli zastanawiać się, jak dokładnie powinni podzielić majątek. Stephen, jako starszy brat, chciał zabrać szkatułkę dla siebie i nawet poszedł w tej sprawie do sądu. Barbara również nie pozostawała bierna i włączyła się do walki o spadek. Spór trwał do czasu, gdy do młodych spadkobierców przybył notariusz, który posiadał już testament pani Martin. Zdając sobie sprawę, że on i jego siostra otrzymają również pudełko z upragnioną biżuterią, Stephen bardzo się cieszył. Tak samo jak Barbara, która chciała poznać tajemnicę tych skarbów. Jakież było ich zdziwienie, gdy notariusz nagle oznajmił, że wspomniana szkatułka powinna trafić do państwa Edwards, mieszkających w sąsiednim stanie. Ponadto do dokumentu załączono adres i numer telefonu, pod którymi można było skontaktować się z osobami wskazanymi w testamencie. Po ogłoszeniu woli zmarłej notariusz odszedł, pozostawiając spadkobierców w szoku. No to się w głowie nie mieści! Nie dość, że tyle lat żyliśmy w biedzie, to jeszcze nasi rodzice zostawili nas zupełnie bez grosza! Oburzał się Stephen. W przeciwieństwie do niego, Barbara nie spieszyła się z obwinianiem ojca i matki. Dziewczyna czuła, że za tym wszystkim kryje się jakaś tajemnica, którą tylko rodzina wskazana w testamencie mogłaby pomóc im rozwiązać. Postanowiwszy nie odkładać sprawy w nieskończoność, młodzi spadkobiercy wyruszyli do nich następnego dnia. Znaleźli dom, którego szukali, dość szybko. Ku zaskoczeniu Stephena i Barbary była to ogromna, trzypiętrowa rezydencja, która mimowolnie przyciągała wzrok swoim przepychem i bogactwem. Dlaczego mama zdecydowała się przekazać pudełko tym bogatym ludziom? Wydaje mi się, że nawet bez nas oni mają sporo pieniędzy, zauważył Stephen. Mężczyzna nie miał czasu dokończyć swojej myśli, bo w tej samej chwili drzwi rezydencji się otworzyły i w progu stanęła słodka staruszka w wieku około 80 lat. Wejdźcie, zapraszam. Nazywam się Charlotte Edwards. Z uśmiechem na ustach powiedziała gospodyni. Stephen chciał od razu oddać szkatułkę i wyjść, ale uprzejmość starszej kobiety zweryfikowała jego plan. Wszyscy udali się do salonu, gdzie czekał na nich nakryty stół, przy którym siedział mąż gospodyni. Nie chcąc przedłużać, Stephen wyjął pudełko z torby i postawił je na środku stołu. To, co nastąpiło później, wywołało niemały szok na twarzach dzieci pani Martin. Boże, jak długo nie miałam jej w rękach! Szepnęła ze łzami w oczach pani Edwards. Przepraszam, ale co pani powiedziała? Zapytał Stephen, wymieniając spojrzenia z siostrą. W odpowiedzi staruszka uśmiechnęła się i biorąc gości za ręce, posadziła ich przy stole. Pani Edwards zaczęła swoją historię od czasów, gdy jej córka, będąc z chłopakiem z biednej rodziny, uciekła z domu. Jako że nie miała pieniędzy, zabrała ze sobą pudełko z rodzinną biżuterią. Państwo Edwards nie szukali swojej córki. Pozostawili ją, aby dokonała własnego wyboru. Od tego czasu dziewczyna i jej rodzice prawie nigdy się nie widywali. Pani Edwards wiedziała tylko, że jej córka ma dwoje dzieci i że są w tym samym wieku. Na koniec swojej opowieści gospodyni powiedziała to, na co czekali jej gości. Moja córka nazywała się Meghan Martin. Wciąż z niedowierzaniem brat i siostra spojrzeli w oczy starszej kobiety i zdali sobie sprawę, że ta mówi prawdę. Czy my naprawdę jesteśmy pani wnukami? Barbara oprzytomniała jako pierwsza. Tak, naprawdę, powiedziała z uśmiechem pani Edwards. Tego dnia Barbara i Stephen zostali w domu dziadków do późnego wieczora.
Młodym ludziom wydawało się, że to tylko sen, a gdy otworzą oczy, wszystko zniknie. Oczywiście Charlotte Edwards podzieliła rodzinne kosztowności na pół i przekazała je potem swoim wnukom. Dopiero teraz młodzi spadkobiercy zrozumieli motywy, którymi kierowała się ich matka przed śmiercią. Najwyraźniej kobieta, wpisując szkatułkę do testamentu, chciała zwrócić skarby rodzicom, którzy byli jej prawowitymi właścicielami. Po takim prezencie od babci nie było już żadnych barier dla młodych ludzi, dzięki czemu mogli śmiało wkroczyć w nowe i dostatnie życie.